Rządź albo bądź rządzonym. Oni to moje dzieci. Wyobraź sobie, że w kosmosie są miliardy gwiazd i na co tysięcznej rozwinęło się życie. Rzekł Benjamin, spoglądając w błyszczące punkty na ciemnym niebie do swojego przyjaciela Gabriela. Widzisz to? Wielki wóz. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych asteryzmów północnej półkuli nieba. Złożony z 7 najjaśniejszych gwiazd gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy. Teraz się czuję, gdybym był na końcu świata. Nocujemy na szczycie góry, spoglądając w gwiazdy. Poszczęściło się nam. Pogoda dopisuje. Mógłbym tak leżeć do końca życia. Odpowiedział spokojnym głosem Gabriel. Spójrz trochę bardziej na lewy dolny róg. O tam. Wskazał palcem Benjamin. Przypatrz się gwiazdom. Widzisz? Obok nich są ledwie widoczne światełka. Cały ogrom kosmosu jest dla nas nieosiągalny. Wręcz możemy o nich pomarzyć, niczym o śnie o tysiącu baśni. Szkoda, że takie dzieła już nie powstają. Z naszej perspektywy są to tylko słabo świecące gwiazdy na niebie, oddalone od siebie o kilka centymetrów. Natomiast gdyby któryś osobnik gatunku ludzkiego znalazł się w tamtym rejonie, to każda z nich jest oddalona od siebie o kilka tysięcy, a nawet milionów lat świetlnych. Podobno kosmos nieustannie się rozszerza. Skoro przez parę tysięcy lat nie wylecieliśmy dalej niż Mars i Księżyc, to jaki los czeka ludzkość? Bo wybijamy się sami. Może starania całego świata skupimy na ucieczce z tej planety, gdy będzie niezdatna do życia. Oby to się stało jak najpóźniej. Bo wnioskując po charakterze naszych społeczeństw, prędzej się powybijamy o złoża i technologię, i zaczniemy wszyscy ze sobą skutecznie współpracować. Chcę się cieszyć tą chwilą przez jeszcze kilka chwil. Tyle chyba świat jeszcze wytrzyma. Niech mi ktoś powie, że w tamtej okolicy nie ma ani jednej żywej istoty. Przecież tych gwiazd jest dziesiątki tysięcy i to tylko w skrawku widzialnego kosmosu. Galaktyk jest kilkaset milionów. Więc możliwe jest, że obca cywilizacja zmierza w naszym kierunku już kilka ładnych ziemskich lat. Słyszałeś o teorii kosmicznego zoo? Spytał Gabriel. Nie, ale wnioskując po nazwie, zapewne związane z tym, że jesteśmy zwierzętami obcych, którzy na nas tylko spoglądają i oddają nasze życie własnym wyborom i zachowaniom. Ci kosmici są wprawdzie naszymi bogami, ponieważ nas stworzyli. Dobrze myślę? Lepiej bym tego nie ujął, przyjacielu. Wyobraź sobie, że kosmici są wśród nas, a Ziemię otoczyła wielka kopuła, która oszukuje nasze oczy przed tym, co naprawdę jest w przestrzeni kosmicznej. Może być nicość, a mogą być wielkie międzygwiezdne metropolie, które są połączone mostami, przeciągniętymi przez wszelakie układy słoneczne. Najbardziej zaawansowane cywilizacje mogą mieć albo teleport, albo most międzygalaktyczny, który jest pokonywany przez naddźwiękowe pojazdy, a może nawet niektóre przekraczające prędkość światła. Wyobraź to sobie. Jesteś jedną z najbardziej rozwiniętych galaktyk we wszechświecie. Podróżujesz samochodem z galaktyki A do galaktyki B, niczym wyprawa z Warszawy do Gdańska. Wątpię, żeby takie coś było, ale teraz po tych dziwach wszystko jest możliwe. Co miałoby zasilać owe pojazdy? Spytał z lekkim podziwem wiedzy dla swojego kontrrozmówcy. Od dawna wiedział, że jego przyjaciel jest jednym z najinteligentniejszych ludzi, których kiedykolwiek poznał. Energia z błyskotek nad chmurami. Bodajże drugi stopień rozwoju cywilizacyjnego to zdobywanie energii z gwiazd. Teoretycznie jest to możliwe, ale bardzo trudne do zrobienia. Kto wie, może kiedyś uda się dokonać naukowego cudu. Pamiętasz moje marzenie, gdy kończyłem liceum i dostałem się na studia?
stworzyć własną, altruistyczną społeczność, w której każdy będzie mógł robić co chce, z kim chce i kiedy chce. Prawo będzie zrównoważone, a sama osada w formie wolnego miasta, wkrótce państwa. No, pamiętam, bardzo dobrze ci to wychodzi. Mało kto umiałby nauczyć wspólnego życia ze sobą prawie 1000 osób. Tylko pamiętaj, że na twoich barkach wisi ogromna odpowiedzialność. To ty musisz umieć znajdywać granice między dobrem a złem. Nie możemy pójść ani za bardzo w tą, ani w drugą stronę. To ty umiesz godzić innych, pokazując nowy, wspólny cel. Tylko nie możesz dopuścić do tego, żeby przez twoje chore ambicje inni zaczęli żyć ze sobą w konflikcie. Pamiętaj, bracie, to jest najważniejsza zasada. Doskonale zdaję sobie sprawę. Czasami jest to trudne, ale zrobię wszystko, aby każdemu żyło się jak najlepiej. Jedni by powiedzieli, że jesteśmy zacofaną społecznością, inni natomiast, że jesteśmy postępowi w świecie, w którym pieniądz gra pierwsze skrzypce. Jesteśmy pierwszą w Polsce tak zgraną społecznością, która nie potrzebuje prądu, gazu, bieżącej wody i wielu innych udogodnień z dzisiejszego, wygodnego świata. Dlaczego? Spytasz. Widzisz, teraz mamy zimę stulecia. Każdy płacze, jak to jest źle, a dla nas taka pogoda jest tylko lekkim utrudnieniem. Wszystkie fizyczne rzeczy jesteśmy zmuszeni tworzyć sami, aby przetrwać. Mamy doskonałych inżynierów, budowniczych, ogrodników, elektryków, lekarzy i wielu więcej istotnych dla społeczności ludzi. Teraz muszę się skupiać na poszerzaniu granic i liczebności osób w osadzie. W ten sposób rośniemy w siłę. Wybudowaliśmy własnymi siłami miasteczko, które niedługo uzyska prawa miejskie. Każdego dnia dochodzą do nas nowe osoby, które mają dosyć systemu, dosyć niegodnego traktowania przez władzę i po prostu chcą spróbować nowego życia. Wspólnie przeżyjemy, a z czasem osiągniemy coś, czego nie dokonał nikt. Stworzymy państwo w państwie i nie mów, że to nie jest realne, bo jest i to bardzo. Potrzeba tylko wiary, a ja w naszą społeczność wierzę całym sobą. Do osiągnięcia naszego celu potrzebuję poparcia każdego z mieszkańców. Myślę, że wszyscy pójdą za mną, gdy wyznaczę nowe cele. Pamiętaj, że u mnie każdego dnia znajdziesz wsparcie. U innych zapewne też. Dziękuję. O cholera, widziałeś to? Spadająca gwiazda! Wzdrygnął się Benjamin. Widziałem. Pomyślałem życzenie. Wiesz, nad czym się ostatnio zastanawiałem? Odparł Gabriel. Czy te wszystkie spadające gwiazdy i te światła, które nazywamy samolotami albo helikopterami, na pewno są tworem pracy ludzkich dłoni? Może to są statki obcych, przelatujących nad naszymi głowami? A może meteory, warte tyle, co cała gospodarka świata? A może coś zupełnie innego, czego jeszcze nie odkryliśmy? Nie wiem, ale wiem, że takie obserwacje kosmosu są żłudne. Nie poznamy nigdy prawdy, przynajmniej nie w tym wcieleniu. Kto wie, może za 1000 lat poznamy więcej tajemnic kosmosu. Teraz niestety, musimy się pogodzić z tym, co jest w naszej wyobraźni. Nie zastanawiałeś się nigdy, jak to jest po śmierci? Spytał szepczącym głosem, jakby chciał wyjawić tajną informację, która może być podsłuchiwana. Może to życie jest perfekcyjną symulacją, taką jak w filmie Matrix. Może my tu jesteśmy jako kara za grzechy. Może każdy ruch, który wykonujemy, machanie ręką, oddychanie, chodzenie, mruganie, daje niewyobrażalnie wielką energię dla tych gwiazd. Może ktoś czeka, aż w końcu któryś człowiek postanowi z tego całego gówna wyjść i poda mu pomocną dłoń. A może, gdy umrzemy, to dopiero budzimy się w prawdziwym świecie, gdzie wszystko jest jak w bajce dla dzieci. W rzekach zamiast nurtu ciemnej wody spokojnie płynie ospana woda koloru tęczy i słońce nigdy nie zachodzi. A może na odwrót?
Rzeki są rwącym strumykiem krwi, w których pływają krwiożercze bestie, a niebo jest czerwone i płacze czarną jak smoła mazią. Może biblijna apokalipsa dzieje się w tym drugim świecie, po śmierci? Tego nie wiem, Bóg jedynie zna na to odpowiedź. Bóg kazał mi założyć tę społeczność i dzięki wskazówkom Boga doprowadzę wszystkich na szczyt. Gdy mój cel zostanie osiągnięty, wszyscy złączymy nasze dłonie i trafimy wspólnie do raju. Wtedy dowiemy się, czy kostucha jest taka zła, jak o niej mówią. Benjamin spędzał swój wolny czas, grając na wielkim, białym niczym śnieg pianinie. Najpiękniejsze utwory Ludwika van Beethovena, Artura Rubinsteina, Franza Liszta, Siergieja Rachmaninowa, Fryderyka Chopina, tudzież Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jego ulubionym utworem był Für Elise Beethovena, którego dźwięk, spokój i tonacja wprawiały słuchacza w takie odprężenie, że mógł zasnąć jak małe dziecko. Dlaczego pan skończył grać? Spytał mężczyzna, uczący gry na pianinie. Nie mogę się skupić przy tej burzy, odparł Benjamin. Muszę skoczyć do toalety. Opuścił swój salon, ozdobiony w postarzałe, beżowe meble, na których stały pozłacane figurki zwierząt, ludzi i wszelakich kreatywnych kształtów, od zygzowatych, ułożone w pionie figur, po owalne, bądź wyżłobione w środku jakiegoś kamienia wzory. Naprzeciwko okien, które rozciągały się od podłogi aż po sufit, widniał ceglany kominek, w którym były poukładane belki drewna, żarzące się w środku, tworząc naturalne światło i ciepło. Trzaskające, co chwila na wskutek ciepła drewno, było idealnym czynnikiem do relaksu. W rogu między biblioteczką a kilkudziesięcio bezużytecznym calowym telewizorem znajdowało się białe, niczym skóra niedźwiedzia polarnego, stojące na czarnym, puszystym dywanie, pianino. Na suficie wisiał złoty, ogromny żyrandol, w którym do każdego otworu były powkładane żarzące się świece. Blask ognia idealnie odbijał się w ciemności na ścianach z białej płyty. Regał na książki, zakrywający najdłuższą ścianę, był zapełniony kryminałami, książkami psychologicznymi, grozą i romansami. Wszystkie były starannie poukładane, alfabetycznie. Większość książek znał na pamięć i co parę minut rzucał cytatami z wszelakich powieści, niekiedy w najmniej odpowiednich momentach. Benjamin opłukał swoją twarz, pokrytą kilkudniowym zarostem. Spojrzał w lustro, licząc pojawiające się brusty na twarzy. Mężczyzna był wysoki, silny i trzymał się prosto. Jego włosy miały kolor złoty, a broda rudy. Budowę miał atlety i wszystko zapowiadało w nim ogromną siłę fizyczną, jak i psychiczną. Oczy miał duże, brązowe, błyszczące niczym odbicie wody, osadzone na wierzchu głowy w blasku słońca. Odzież składała się z długiego, czarnego płaszcza, natomiast gdzieniegdzie wyłaniała się jasna koszula z czarną muszką przy szyi. Spodnie były koloru granatowego, a stopy miał okryte ciepłą, czerwoną skarpetą w kolorowe wzory. Benjamin! Rozbrzmiał głos Gabriela. Państwu twardowskim odcięto prąd, tak samo jak Brzezińskim i Kamińskim. Musimy coś z tym zrobić. Elektrycy zostali zawiadomieni, ale burza coraz bardziej nabiera na sile. Nasze generatory prądu zaczynają coraz bardziej szwankować. Coś jest nie tak. Właśnie słyszę. Nie mogę się skupić na graniu. Dawno czegoś takiego nie słyszałem. Nagle rozległ się niewyobrażalnie głośny huk, jakoby meteor spadł obok domu Benjamina. Ziemią zatrzęsło. Świecznik zaczął się gibać, a wszystkie rzeczy, które stały na półce, pospadały do zlewu i na podłogę.
Mężczyźni w okamgnieniu kurczowo złapali się poręczy zawieszonej obok umywalki. Chwilę po tym zdarzeniu w domostwie Benjamina, jak i zarówno wszystkich domach społeczności, zapadła ciemność. Zaczęło się, mruknął Gabriel. Początek apokalipsy. Przepowiednia okazała się prawdą. Najpierw choroba, potem wojna, a potem głód. Na sam koniec pozostała czwarta głowa, czyli ogólnoświatowa ciemność. Kurwa! Muszę ostrzec moich ludzi! Nie wychodźcie stąd, póki nie pozwolę. Zaraz wrócę! Tymczasem Benjamin wybiegł na główną ulicę, krzycząc ile sił w gardle, hasła rozkazujące zostać w domu co najmniej przez kilka godzin. Nikt wówczas nie wiedział, że stała się rzecz, która zmieni świat na dziesiątki, jeśli nie setki lat. Wszyscy zarygrowali drzwi i okna. Każdy miał również przyszykować swoją broń oraz zapasy. Ludzie pytali z przerażeniem, co się dzieje. Aczkolwiek po wyrazie twarzy Benjamina wiedzieli, co się święci. Przez pierwsze 4-5 miesięcy udało mu się zebrać blisko 12 tysięcy osób. Zapewnienie bezpieczeństwa takiej liczbie ludzi to nie lada wyzwanie. Każdy miał swoje określone zadania. Jeden dbał o żywność, drugi dbał o zapewnienie prądu mieszkańcom, trzeci dbał o opał, aby nie zmarznąć podczas mroźnych dni, czwarty o ochronę miasta, piąty o tworzenie broni, szósty o opiekę medyczną. Każdy bowiem miał coś do roboty. W końcu samowystarczalna osada musiała jakoś sobie radzić bez pomocy państwa. Po pewnym czasie zaczęli odwiedzać pobliskie osady. Nie zawsze kończyło się to dobrze, aczkolwiek ludzie nie biorą się znikąd. Benjamin stosował taktykę silniejszego. Jesteś z nami albo przeciwko nam. My ci zapewnimy ochronę, a ty nam pożywienie. Złotowłosy mężczyzna zdawał sobie sprawę, że z czasem ta taktyka przestanie działać, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś silniejszy od nich. Na razie musiał robić wszystko, aby ludziom żyło się dobrze. Nie mógł pozwolić na żaden wewnętrzny konflikt. Musiał być sprawiedliwy. Każde dziecko traktować tak samo, by jedno z nich nie było zazdrosne i nie wbiło szpilki w tyłek swojemu rodzeństwu. Mieszkańcy wioski przerwali pracę w budowaniu umocnień i odśnieżaniu swoich ulic. Z oddali rozbrzmiał charkot silników. Dostrzegli coraz dłuższy pas unoszącego się białego kurzu w powietrzu. Hałas stał się coraz głośniejszy, aż w końcu 3 opancerzone wojskowe pojazdy i 2 furgonetki wjechały na główną drogę. Silniki zgasły. Wszystkie drzwi niemal otworzyły się w tym samym czasie. Wysiadło z nich kilkunastu uzbrojonych, aż po zęby mężczyzn, ubranych w ciepłe puchowe kurtki z łomami oraz karabinami przywieszonymi na plecach. Mechanicznie zdjęli swoje narzędzia śmierci na ostrą amunicję z pleców, rozchodząc się po wiosce. Mieszkańcy nie wiedzieli, co się dzieje. Wszyscy zamarli ze strachu, a okoliczne chłopy, jedyne czym mogły obronić swoje rodziny, to rdzewiejące widły, grabie i łopaty. Z jednego z opancerzonych pojazdów wysiadł rudobrody mężczyzna. Chcemy mówić z waszym sołtysem, powiedział twardym i rozkazującym tonem Benjamin. Rozległy się wszelakie szepty po obu stronach ulicy, lecz uzbrojonych mężczyzn to nie ruszało. Bezemocjonalnie spoglądali w oczy mieszkańcom, wzbudzając u nich strach. Dzieci kryły się za rodzicami. Matki głaskały je po głowie, próbując uspokoić swoje pociechy. Ojcom ślina zastygała w gardle, a okoliczne psy, zamiast groźnie szczekać i pilnować swojego terytorium, schowały pyski pod łapami, udając, że nic się nie dzieje. Ja jestem sołtysem. Czego tu szukacie przyjezdni? Spytał wychodzący powolnym krokiem na środek ulicy niski, zgarbiony, ciemnowłosy mężczyzna. Miło was poznać,
odrzekł z uśmiechem Benjamin. Przyjechaliśmy do was z propozycją nie do odrzucenia. Propozycję mówisz? Nawet nie wiemy, jak się nazywacie. Z obcymi nie... A gdzie się podziały moje maniery? Wtrącił się, rozkładając przyjacielsko ręce. Nazywam się Benjamin. Mamy ogromną, prosperującą osadę z dostępem do wody, jedzenia oraz prądu. Mamy również bezcenny czynnik, pozwalający nam spać spokojnie po nocach i nie martwić się, czy ktoś nas jutro napadnie. Dostęp do ostrej amunicji, a co ważniejsze, ludzi, którzy umieją z niej korzystać. Zresztą sami możecie zobaczyć, tylko spójrzcie na tych ludzi, którzy ze mną przyjechali. Przejechał powoli ręką, pokazując mieszkańcom wsi swoich ludzi. Owszem, wyglądają groźnie. Jeśli ktoś nam zagrozi, to ich gniew w oczach wyładują na agresorze. Ach, powiedzcie nam, po co tu przyjechaliście? Wyjawicie tą swoją propozycję nie do odrzucenia? Myślałem, że już o to nie spytasz. Odpowiedział ze szczerym uśmiechem od ucha do ucha. W tym roku zastała nas jedna z najgorszych zim od ponad 100 lat. Do tego ta cała globalna awaria prądu. To ona jest globalna? Wykrzyczał jeden z mieszkańców, przerywając przemówienie. Niestety tak. Nie wiemy, kiedy wszystko wróci do normy. Nagle nastroje w wiosce zmieniły się o 180 stopni. Wszelka obojętność zamieniała się powoli w postępującą panikę. Proszę wszystkich o spokój, dajcie mi dokończyć, a wszyscy dojdziemy do porozumienia, rozkazał Benjamin. Oferujemy wam dostęp do naszych zasobów oraz ochronę w postaci naszych wyszkolonych ludzi. Jednakże, gdy nadejdzie wiosna, oczekujemy oddania nam 40% waszych plonów. Jeśli się zgodzicie, przeprowadzimy z wami natychmiastowe przeszkolenie z bronią białą, ostrą amunicją i podstawami samoobrony. Łącznie ludzi w mojej osadzie jest blisko 20 tysięcy, a wy będziecie kolejną wioską, która jest w naszym programie wzajemnej pomocy. Tylko razem przetrwamy to, co najgorsze. Mam jedno pytanie. Czy od 8 lutego policja albo wojsko odwiedziła was i spytało, czy jesteście bezpieczni? Wybrzmiało gromkie nie. Niemal chórem cała wioska skandowała wraz z sołtysem. No właśnie, tego się niestety spodziewałem. Każdego mundurowego obchodzi własne dobro. Dlatego stworzyliśmy ruch obywatelski w celu przetrwania najgorszego. Dzieli was jedno słowo, aby wasze jutro stało się lepsze. Tak lub nie. Jeśli nie chcecie, my to uszanujemy. Zostawimy was w spokoju. Lecz gdy przyjdzie do was zagrożenie z zewnątrz, nie proście nas o pomoc. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Parsknął pod nosem zdezorientowany sołtys. Nie wiesz? Ty sołtys i nie wiesz? Spytał, rozkładając ręce w geście sympatii. To niech lud zadecyduje, mój drogi. Pamiętaj, że liczy się tylko głos ludu. Nie mamy innego wyboru! Zgódź się! Na co czekasz? W kupie siła! Wykrzykiwały głosy mieszkańców, coraz bardziej podchodzących w stronę ulicy. Widzisz, sołtysie? Lud tego chce. Więc zadecydowane, oczekuję miłej współpracy. Stwierdził, podając rękę głowie wioski. Jeśli nas okłamaliście, nie daruję wam tego. Umowa stoi. Po niespełna 3 tygodniach wszyscy z wioski byli przeszkoleni w każdej dziedzinie. Nauczyli się również nowych technik przetrwania w lesie. Nauczyciele survivalu pokazali im, jak rozpalić ognisko, aby nie było po nich śladu. Jak obedrzeć zwierzę ze skóry. Jak stworzyć w miarę wygodne miejsce do spania i wiele innych przydatnych w tych czasach rzeczy. Oczywiście w 3 tygodnie nie uczyni się z człowieka komandosa, aczkolwiek da radę nauczyć podstawowych czynności. Benjamin przez ten czas nie próżnował, ponieważ znalazł i przyłączył do swojej coraz to bardziej powiększającej się osady aż 11 wiosek. Teraz większość ludzi mieszkających w północnej Polsce przy terenach Wisły
zastanowi się 10 razy, zanim ruszą z widłami na ludzi jednej z największych samowystarczalnych osad we wschodniej Europie. Benjamin Przybylski, urodzony 21 czerwca 1990 roku w Marsylii. Ojciec Mateusz Przybylski, urodzony 15 lipca 1968 w Gdańsku. Postawny, jasnowłosy, przystojny mężczyzna z kryminalną przeszłością. W sądzie postawiono mu zarzuty nielegalnego handlu narkotykami, prania brudnych pieniędzy oraz kontaktem z mafią. Z każdych zarzutów udało mu się wyjść obronną ręką i wszystkie sprawy w sądzie zostały wygrane dzięki pomocy jednego z najlepszych adwokatów w kraju, który kosztował niemały majątek. Prowadzi dwie firmy. Pierwszą firmę Mateusz założył kończąc 19 lat. Ów przedsiębiorstwo zajmowało się budowaniem wszelakich obiektów, takich jak baseny, budynki, pomniki i tym podobne. Natomiast druga była odpowiedzialna za handel wszelkiego rodzaju elektroniką we Francji, Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Wysokie zarobki pozwoliły Mateuszowi wybudować dom w mieścinie położonej pod Gdańskiem. Dom przypominał willę milionera. Fontanna przy bramie wjazdowej, garaż na 3 samochody, 5 sypialni, 3 toalety, basen z kilkudziesięciometrowym ogrodem, piwnica, w której trzymano zapasy i w której było rozległe biuro mężczyzny. Spełnił marzenie niejednej osoby, zapewniając przy tym godny byt swojej rodzinie. Przełożyło się to później na odłożenie niemałej sumki dla swojej rodziny. Jak przystało w takich rodzinach, ojciec załatwił wysokie stanowisko dla swojego syna. Matka, Bronisława Konopska, urodzona w 1970 w Warszawie. Niska, szczupła, o pięknej słowiańskiej urodzie brunetka, pracująca jako architekt w firmie ojca Benjamina. Prawdopodobnie mąż przepisał połowę nieruchomości i udziałów firmy na jej nazwisko, zabezpieczając ją tym samym na przyszłość. Benjamin we Francji spędził prawie 7 lat, chodząc tam do międzynarodowego przedszkola. W 1997 wyjechał do Polski, chodząc tam do szkoły podstawowej w Gdańsku, kończąc dalej na studiach ekonomicznych w tym samym mieście. Studiować skończył w wieku 24 lat z ponadprzeciętnymi wynikami. Na uroczystej akademii zakończenia ostatniego roku studiów otrzymał wyróżnienie, na które zrobił specjalne miejsce na swoim regale z książkami. Traktował je jak Biblię. Czyścił z kurzu 3 razy w tygodniu i codziennie gapił się w dyplom przez dobre kilkanaście minut. W pierwszej klasie podstawówki poznał swojego najlepszego przyjaciela, Gabriela. Obaj nie zostawiali siebie nawet na krok. Jeśli jeden wpadł na głupi pomysł, to drugi go popierał w tym, co chce zrobić. Jeśli jednemu spodobała się dziewczyna, drugi dopingował z całych sił, aby się udało. Jeśli jeden nie umiał matematyki, a drugi tak, to na testach bądź kartkówkach szybko wymieniali się kartkami i jeden pisał za drugiego na pozytywną ocenę. Tak samo było z innymi przedmiotami, takimi jak chemia, fizyka, angielski, niemiecki, hiszpański tudzież włoski. Niestety szkoła, do której uczęszczali, nie miała języka francuskiego, więc Benjamin nie mógł zabłysnąć swoją płynnością w wymowie. Wszakże takie sytuacje zdarzały się rzadko, ponieważ obaj uczyli się najlepiej z całej 26-osobowej klasy. Chłopak niesamowicie pomógł w znalezieniu pracy dla Gabriela. Dostał robotę w firmie ojca, więc przyjaciel będzie mu dozgonnie wdzięczny do końca życia. W 2023 roku obaj założyli altruistyczną społeczność, która miała na celu łączyć ludzi, którzy mają dość systemu. Dlaczego to zrobili, nikt nie wie. Może to wynikało z ich psychiki i stanu majątkowego,
gdzie obaj mieli już wszystko i chcieli w życiu trochę adrenaliny. Nikt jednak nie sądził, że głupi pomysł ze studiów zamieni się w coś realnego. W parę miesięcy własnymi siłami pierwsi osadnicy wybudowali parę domków. Potem zaś rozrosło się do małego miasteczka, w którym zamieszkało kilka tysięcy ludzi. Wbrew pozorom, życie w nim było stabilne i władza dobrze wszystkim zarządzała. Utworzono własny szpital, straż pożarną oraz policję, bliźniaczo podobną do tej państwowej, lecz zamiast pistoletów na ostrą amunicję, ludzie pilnujący porządku posiadali pałki teleskopowe i gaz pieprzowy w żelu. Nikt nie myślał, aby policja kogoś miała zabijać, gdyby narozrabiał we wspólnocie. Każdy tu wiedział, że są rodziną i nikt nie chciał nikogo zadźgać we śnie. Oficjalnie nikt nie nosił przy sobie broni palnej, tylko białą, ale zbyt częste pojawiania się wojskowych wzbudzało dużą ciekawość tamtejszych mediów. Wodę pozyskiwano z ziemi, nieba i z pobliskiej rzeki, która przepływała przez środek miasteczka. Woda z Wisły nie była aż taka zła. Po porządnym przefiltrowaniu dało radę z niej pić. Jedzeniem natomiast zajmowali się sadownicy, gdzie wszystko rosło sobie spokojnie na bardzo żyznej glebie. Gdy przychodziła zima, to w parę dni byli w stanie wybudować ogromny kaptur ochronny, osłaniający każdą roślinę przed zimnem. Większość miejsc oświetlało naturalne światło, lecz domostwa niektórych mieszkańców były podłączone pod prąd, który był produkowany przez generatory zbudowane dzięki zdolnym elektrykom społeczności. Walutą było jedzenie oraz woda. Na przykład za ziemniaka ktoś dawał 2 ogórki, za ogórki ktoś dawał pomidora, a za pomidora 2 ziemniaki. Miało to raczej charakter symboliczny, żeby każdy na wymianie coś zyskiwał i nie był stratny. Jeśli ktokolwiek nie miał nic, czym mógłby się podzielić, to ludność wspomagała go. Nie było ludzi bogatych ani biednych, byli tylko ludzie. Ludzie cieszący się swoim spokojem i bezstresowym życiem. Tak właśnie funkcjonowała największa społeczność wolnych ludzi w Polsce i prawdopodobnie w Europie, stworzona przez Benjamina Przybylskiego. Jednym słowem, każdy był samowystarczalny i nie potrzebowali pomocy z zewnątrz. Ta mała społeczność była dla niego wielkim życiowym opus magnum, o którą dbał jak o ostatnią kroplę wody na tym wielkim, niekończącym się świecie. Minęło kilka miesięcy od godziny zero. Po całym placu rozbrzmiewała muzyka klasyczna. Echo niosło się wszędzie. Chór i muzycy grali Mozarta Lacrimosa. Wzniesienie było na idealnym miejscu. Cała mieścina mogła ich idealnie ujrzeć na własne oczy. Wszedł na scenę, kończąc koncert poprawiający nastroje społeczności. Został przywitany owacjami. Po chwili gestem podnoszenia ręki uciszył ściśnięty tłum niczym sardynki w puszce stojący pod sceną. Zwrócił się do osób grających koncert, kłaniając aż po pas. Odwrócił swoje ciało napięcie w stronę ludu stojącego przed nim. Tłum z wzniesienia wyglądał jak szerokie, kolorowe morze, spowodowane kolorem ich ubrań. Nikt nie wyglądał na smutnego czy przejętego blackoutem. Nikt też nie miał brudnych czy potarganych ciuchów. Społeczność była zadziwiająco zadbana. Każdy był ubrany w zwykłe bluzki z krótkim rękawem, dresy bądź dżinsy i wygodne buty do chodzenia oraz biegania. Powtórzył tą samą czynność. Objął dumną postawę. Wyprostował swój kręgosłup, wypiął klatkę piersiową do przodu i z powagą przeleciał wzrokiem po każdym obywatelu mieściny. Uśmiechnął się pod nosem, wziął głęboki wdech w swoje płuca i zaczął wygłaszać przemowę.
Zawsze sądziłem, że celem człowieka jest rozważny wybór rzeczy, które są zgodne z naturą, stwierdził Benjamin. Dlatego chcę, by każdy umiał przetrwać w świecie, w którym przyszło nam żyć. Prądu nie ma od przeszło kilku miesięcy. Coraz więcej mieszkańców okolicznych wsi dołącza do naszej społeczności, będąc nam wdzięczni, że mają możliwość nauki ochrony swoich rodzin. Mają prostą umowę. Nasza obrona za ich zapasy żywności i użyczenia mężczyzn i kobiet zdolnych bronić granic naszej społeczności. Wszyscy doskonale wiedzą, że z nami przetrwa każdy. Zapytacie, skąd mamy tyle broni i amunicji? To jest naprawdę ciekawa rzecz. Gdy paręnaście lat temu pojawiło się u mnie to marzenie, mój ojciec, jak i zarówno wielu przyjaciół, służyło w armii. Większość z nich miała wysokie stopnie, więc pożyczka broni z ostrą amunicją nie była trudna. Gdy raz jedna osoba wzięła dla nas śmiercionośne narzędzia, miała nie lada problemy. Dlatego znalazła się u nas. Jedna z najbardziej doświadczonych żołnierzy specjalnych. Powitajcie Karolinę Brzozowską. Rozległy się brawa, które były tak głośne, że można było usłyszeć je z kilkunastu kilometrów. Gwizdy, wiwaty oraz uśmiechy nadały niesamowitą atmosferę braterstwa i oddania na rzecz wspólnego dobra. Dzięki niej nasza ciągle rozwijająca się społeczność ma ponad 1500 sztuk broni palnej, zarówno krótkiej jak i długiej, oraz kilkanaście tysięcy sztuk amunicji. W tym świecie, gdzie człowiek jest dla człowieka wilkiem, musimy umieć się obronić. Dlatego od pierwszych dni ciemności tak bardzo chcę, abyście wszyscy umieli obsłużyć narzędzie, które uratuje wam życie. Nieważne, czy będzie to broń biała, czy na ostrą amunicję. Musicie umieć obsługiwać wszystko. I wychodzi wam to świetnie. Nikt z nami nie chce zadzierać. Rozległ się głośny okrzyk tłumu, spowodowany pozytywną wiadomością. Jednak musimy być gotowi na wszystko. Gdy uda się nam zobaczyć, co jest po drugiej stronie, kończąc swój żywot na tej nędznej planecie, będziemy nieśmiertelni. Aczkolwiek do tego została jeszcze daleka droga. Musimy stworzyć warunki, aby nasze dzieci mogły godnie żyć. Musimy stworzyć warunki, aby każdy napotkany człowiek chciał dołączyć do naszej społeczności. Wspólnie jesteśmy w stanie to zrobić. Wspólnie przetrwamy nawet koniec świata. Bóg mi pomoże. Bóg nam pomoże. Ze śmierci się rodzimy, śmierci się też oddajemy. Mówią, że wielki Bóg światła i ciemności stworzył życie, stworzył nasz gatunek. Gatunek, który króluje na tej planecie. Zaczęła się właśnie transformacja naszych dusz. Dumnie przeleciał wzrokiem po osobach stojących pod nim. Ale w tym momencie świat oszalał, a my zostaniemy jego zbawcami. Oczyścimy wszystkich z grzechów i Bóg światła i ciemności odwiedzi wszystkich. Jeśli ktoś będzie się upierał, przedwcześnie pozna naszego wspaniałego Stwórcę, właśnie tutaj, właśnie dzięki nam narodzi się nowa era. Nam, czyli wybrańcom, którzy uratują ten zniszczony świat. Era, gdy człowiek stał się częścią natury, częścią wszechświata. My wszyscy jesteśmy Mesjaszem. Każdy usłyszy o naszej rewolucji. Tłum krzyczał coraz głośniej i coraz większa energia rozpierała każdego z nich. Ludzie stawali się tykającą bombą. Wystarczy powiedzieć jedno słowo i rozjuszony tłum zrobi wszystko, co każe im charyzmatyczny lider. Jestem waszym Mojżeszem. Zabiorę was do ziemi obiecanej. Jesteśmy ludźmi Wisły. Tak, tak, dzięki nam świat wróci na właściwe tory. Niedługo o nas usłyszy każda wieś, każde miasto, każda osoba na tym zbruzganym krwią świecie. Nie przepełnijcie się jednak entuzjazmem. Zanim tego dokonamy, wielu z nas zginie. Wielu z nas straci swoje dzieci, braci, siostry, ojców i matki.
Jednak to wszystko się nam popłaci. To oni zaczęli wojnę, nie my! Ci pieprzeni ludzie z Olsztyna. Ich żołnierze w czarnych mundurach zabili kilkoro z nas. Stało się to niestety, gdy szukaliśmy nowych dusz, które mogliśmy zawrócić. Nie robiliśmy nic złego. Chcą wojny, to ją dostaną. Olsztyn zostaje naszym pierwszym celem. Nawet nie mrugnął, a miasto zostanie starte z powierzchni ziemi. Energia tłumu zaczęła sięgać zenitu. Wszyscy zaczęli wykrzykiwać obraźliwe i agresywne hasła w stronę osób, które Benjamin przedstawił w negatywnym świetle. Natychmiastowo podniósł dłoń i zapadła głucha, ponura cisza. Spokój! Niedaleko od wcześniej wspomnianego miasta znajduje się grupa osób, która tak samo jak my ich nienawidzi. Nasz wysłannik się z nimi skontaktował i za parę dni przybędzie do nas w odwiedziny ich wódz. Przez ten czas nasza zdolność bojowa będzie rosnąć, rosnąć i rosnąć. Gdy nawiążemy pakt z tamtymi ludźmi, staniemy się siłą nie do zatrzymania. Gdy Olsztyn będzie już nasz, to nasze tereny staną się królestwem. Lecz nie odlećcie z fantazją za daleko. Każdy z was musi dawać z siebie więcej niż wszystko, a nasz cel zostanie zrealizowany. Dokonamy tego. Za naszych bliskich, za naszych braci, którzy zostali w bestialski sposób zabici. Odcięli nam palec. My odetniemy im obie ręce. Wiwat Benjamin! Wiwat ludzie Wisły! Śmierć mordercom! Wszyscy za to zapłacą! Pozbędziemy się ich! Ja już skończyłem, moja rodzino. Niech każdy weźmie się za swoje obowiązki. Ja natomiast wracam do coraz to większego poszerzania naszych wpływów. Niech Bóg światłości i ciemności będzie z wami. Jesteście wszyscy Mesjaszem. Kończąc swój wywód, Benjamin zszedł z oczu swoich wiwatujących ludzi. Po chwili każdy powoli rozszedł się do swoich obowiązków. W powietrzu zapanowała atmosfera nienawiści. Każdy chciał dopaść jedno miasto. Kilkanaście tysięcy osób przygotowywało się, aby zaatakować Olsztyn.